Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa G63 AMG. I to do zupełnie nowego Mercedesa klasy G, bo być może tego nie widać, ale testowany model, który został zaprezentowany w 2018 roku, jest zupełnie nową konstrukcją, kompletnie inną od G63 AMG, która była produkowana do 2017 roku i miała kodowe oznaczenie W463. Teraz jest to już zupełnie nowy model, zbudowany od zera. Nowa płyta podłogowa, nowe silniki, nowe wnętrze, więc to całkiem logiczne, że nowe kodowe oznaczenie to już nie W463, tylko W463. Tak, to nie błąd. Obie generacje mają to samo kodowe oznaczenie. Mercedes dla pierwszej generacji, która była dostępna od 1979 roku, miał oznaczenie W460, W461 oraz W462. Potem w 1989 roku pokazano drugą generację, która dostała kodowe oznaczenie W463. I dokładnie takie samo kodowe oznaczenie ma trzecia generacja, dostępna od 2018 roku. Spytacie pewnie, dlaczego tak jest, więc już Wam odpowiadam. Nie wiem. Wiem za to, że G-klasa wciąż wygląda jak G-klasa i to mimo nieco innych wymiarów. Nowa gelenda urosła i ma teraz 4817 mm długości, 1931 mm szerokości oraz 1966 mm wysokości. Rozstaw osi to 2890 mm. Czyli nowa generacja jest o 5,5 cm dłuższa, 8 cm szersza, 1 cm wyższa i ma o 4 cm większy rozstaw osi. I są to wymiary z kołem zapasowym, bo bez koła G63 jest krótsze o 14 cm. Swoją drogą G-klasa wcale nie jest dużym autem i przykładowo Octavia jest dłuższa o 1 cm, gdyby właśnie nie liczyć tego koła zapasowego. Skodunia jest też aż o pół metra niższa. G-klasa jest w wysokości busa typu Trafic czy Transporter. Ale G-klasa to wciąż jest G-klasa, czyli super kanciaste auto o aerodynamice stodoły, którego nie da się pomylić z żadnym innym wozem na rynku. No, może poza Suzuki Jimny, ale G-klasa była pierwsza. Tutaj najważniejsze są detale, takie jak wystające kierunkowskazy na masce, wielkie jak pięść, ogromne uszczelki czy zawiasy na zewnątrz, są też super archaiczne klamki, wielkie poszerzenia oraz przeogromne chlapacze z tyłu. Coś wspaniałego. Wspaniałe są też dźwięki, jakie wydaje ten samochód. I nie chodzi mi tutaj o te wspaniałe boczne wydechy dla odmiany AMG. Chodzi mi o dźwięki centralnego zamka i dźwięk zamykania drzwi. Ach. To się nie zmieniło od poprzedniej generacji i dźwięk zamka jest głośny i taki pusty jak jakieś przeładowanie broni. Znowu dźwięk zamykania drzwi jest taki, jakbyśmy zamykali żuka czy tarpana. Czuć ten roboczy rodowód. To, co się zmieniło, to nie ma już klapki od wlewu paliwa, która metalicznie waliła podczas zamykania. Teraz jest już zwykła klapka. Troszkę szkoda. Cieszę się też, że nowa G-klasa nie ma już tych pasków LED-owych pod światłami do jazdy dziennej, które wyglądały jakby ktoś je sobie sam we własnym zakresie montował pod remizą. Teraz światła do jazdy dziennej są w głównej lampie i lepiej się prezentują. Chociaż nowa G-klasa straciła nieco pazura i nie wygląda już aż tak brutalnie i agresywnie jak poprzednia generacja. Niby zmiany są dość kosmetyczne, ale odbiór auta jest nieco inny. Ale wciąż uważam, że G-klasa wygląda wspaniale. Jedyne, co bym zmienił, to zamontowałbym bardziej kanciaste lusterka, bo te nie pasują do reszty, ale takie lusterka też były w poprzedniej generacji po lifcie. Pora więc na bagażnik, który otwiera się na bok i ma pojemność 454 litrów. Ma też wspaniałe, pikowane wykończenie, w moim wypadku z czerwonej skóry oraz klamkę częściowo pokrytą włóknem węglowym. Idealnie to współgra z tymi roboczymi dźwiękami drzwi. Nowa G-klasa otrzymała też wreszcie roletę w bagażniku, bo tego w poprzedniku nie było, a sam kufer jest o 26 litrów mniejszy niż w poprzedniku. Ale to pewnie dlatego, że teraz wartość podana jest do rolety. Bez rolety jest od 667 do 1941 litrów. W ogóle fotele można składać na dwa sposoby. Można położyć same oparcia, albo można rozłożyć dół kanapy do przodu i wtedy położyć oparcie, tym samym robiąc nieco bardziej płaską powierzchnię. Chociaż to i tak mało daje, bo jak widzicie, uskok w kufrze jest bardzo duży. W bagażniku są też dwa haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę.
Wsiadamy więc na tył, gdzie jest ciężko się wdrapać. Auto jest naprawdę wysokie, mamy aż 26 cm prześwitu i wsiadanie wygląda jak wspinaczka na gubałówkę na dziko wzdłuż kolejki linowej. Ale jak już tam się wdrapiemy, to okazuje się, że nie jest tam tak mało miejsca. To znaczy, jak na tak duże auto, to powinno być go więcej, ale nie jest źle. Fotel ma regulowane oparcie oraz wreszcie pojawił się podłokietnik z tyłu. Są też oddzielne nawiewy, złącza, gazetowniki, podgrzewanie kanapy czy opcjonalny zestaw z monitorami. Te w tym aucie są zbędne, ale jak ktoś lubi, no to można je dokupić. Wsiadamy więc do przodu. Tutaj witają nas już nieco podniszczone fotele, ale w przypadku skóry to jest raczej normalne. A ten egzemplarz ma ponad 50 tysięcy km przebiegu. A to jest przeogromny przebieg jak dla auta testowego. Siedzimy z przodu bardzo wysoko i całkiem wygodnie. Mamy świetną widoczność i wszystko jest regulowane elektrycznie. Niestety, tutaj jest też dość wąsko jak na tak duże auto. Poza tym mamy już przyciski do sterowania foteli, jak w innych cywilnych Mercedesach, czyli na drzwiach. W poprzedniej generacji mieliśmy taki zestaw do zmiany ustawień fotela, wciśnięty pomiędzy fotelem a tunelem środkowym i wyglądał on jak CB radio. Deska rozdzielcza też się bardzo mocno zmieniła i teraz jest to połączenie starej deski z poprzedniej generacji z nową z innych modeli jak E czy C klasa. Czyli mamy dwa ogromne ekrany połączone w jedną całość, wielką rączkę do trzymania się w terenie, a także i fajnie wkomponowane nawiewy. Ogólnie wnętrze jest zdecydowanie zbyt nowoczesne, jak na to, jak wygląda samochód z zewnątrz. Różnica jest przeogromna i tutaj obok fizycznych, wielkich przycisków od blokad napędów, mamy też opcje na ekranie, pozwalające na zmianę kolorków wnętrza. Zresztą emblemat Mercedesa też możemy sobie szpanersko wyświetlić po odryglowaniu drzwi. Albo zmienić motyw zegarów cyfrowych z takich klasycznych i ładnych, czytelnych, okrągłych na takie super kosmiczne. A na dole deski mamy zegarek IWC. To auto jest pełne sprzeczności. Multimedia nie są obsługiwane dotykowo, tylko robimy to za pomocą tego pokrętła lub touchpada. Wszystko działa w miarę dobrze, chociaż mi szwankowało coś to pokrętło, ale prawdopodobnie ktoś je uszkodził, bo co jakiś czas samo sobie coś klikało. Coś też klikają i skrzypią materiały, ale i tak jest o niebo lepiej niż w poprzedniku. W starej odmianie ekran główny ruszał się i skrzypiał, tak jakby miał zaraz odpaść. W sumie to najsłabsze elementy tej nowej deski to te pokrętła od trybów i ustawień jazdy. Samo rozwiązanie jest świetne, ale plastik użyty do tego jest bardzo słaby i ja bałem się mocniej wciskać, bo miałem wrażenie, że to się zaraz urwie. A nie, przepraszam, równie słaby materiał jest na kluczyku, który u mnie wygląda, jakby ktoś go używał do wyrównywania tynku w domu. No jest super zmęczony życiem. W ogóle ciekawe jest to, że auto nie może być bez kluczykowego otwierania, tylko zawsze musimy użyć tych wspaniałych klamek. Klamka chodzi tak ciężko, że dzieci mają problem, żeby otworzyć drzwi. Sprytne, przynajmniej nie obiją innego auta. To pora na schowki, a potem wreszcie zaglądamy pod maskę. A pod maską również zmiana.
Poprzednia generacja miała 5,5-litrowe V8, a teraz mamy 4-litrowe V8. Jest podwójnie doładowanie i ma teraz 585, a nie 571 koni. Do tego teraz mamy aż 850 Nm, a było 750 oraz teraz mamy skrzynię 9, a nie 7-biegową. I to się przekłada na lepszy sprint do setki, bo poprzednik katalogowo potrzebował 5,4 sekundy, a nowa wersja potrzebuje 4,5 sekundy. Tak, auto o niemal pionowej szybie przedniej i wadze 2600 kg robi setkę w 4,5 sekundy. I robi to w tak spektakularny sposób, że trzeba to zobaczyć. Przód auta podnosi się tak bardzo, że czujemy się jak podczas startu samolotem. No i czas robi wrażenie. Równe 4,5 sekundy. Brawo! W ogóle start jest ciekawy, bo poza podnoszeniem przodu jest początek w miarę spokojny na pierwszym biegu, ale jak auto wbija drugi bieg, to mamy wrażenie, że chce nam wyrwać kierownicę. Emocji nie brakuje. I co najważniejsze, auto nie zwalnia nawet przy wyższych prędkościach. I czas od 100 do 200 km na godzinę to 12 sekund. Poprzednia generacja w moich pomiarach robiła setkę w 5,1 sekundy, a czas od 100 do 200 trwał 13 sekund. Czyli od 0 do 200 nowa G-klasa jest o 1,5 sekundy szybsza. I ma lepszą prędkość maksymalną, bo stara była ograniczona do 210, a nowa do 220. To mi się podoba. Nie podoba mi się niestety dźwięk. Albo inaczej. Poprzednik brzmiał znacznie lepiej i głośniej na zewnątrz i równie cudownie w środku. Nowa G-klasa na zewnątrz jest bardzo cicha, stonowana. Słychać bulgot i agresję, ale jest super mocno stłumione. W kabinie na szczęście wciąż jest cudownie i krótki wydech, poprowadzony oraz wypuszczony na zewnątrz, w zasadzie pod naszym tyłkiem, robi robotę i doprowadza do orgazmu. Zapraszam więc do musicalu z Afalter Bach. Niestety, odpalenie na zimno i wszelkie przekazówki w miejscu są już bardzo słabe. Jest dużo lepiej pod obciążeniem. Ale może i to dobrze, dźwięk powinien cieszyć właściciela i być najlepiej słyszany i odczuwalny w kabinie, a nie na zewnątrz, prawda? I w kabinie jest bardzo wulgarnie, brutalnie, tak jak powinno być. A na zewnątrz rodzice nie muszą od razu umawiać dzieci do laryngologa. Jednak dla mnie najważniejsza zmiana to właściwości jezdne. Poprzednia generacja to było moje największe motoryzacyjne rozczarowanie pod względem prowadzenia i auto prowadziło się jak tarpan. Układ kierowniczy był chyba na gumach i działał dopiero w momencie, jak się ta guma mocno naprężyła i dopiero wtedy auto skręcało. No to był dramat. Nowa generacja to jest inny poziom i tym autem wreszcie da się jeździć. I da się też pojechać nieco szybciej w zakręcie, chociaż wciąż, bez przesady, auto jest super wysokie. Elektronika jednak mocno czuwa i nawet jak wyłączymy systemy, to wkroczy, żebyśmy nie strzelili dacha.
może i to dobrze? Auto ma też wciąż bardzo dobre właściwości terenowe, ale jak się domyślacie, nie pojechałem nim w teren. Na asfalcie czuję się lepiej. Chociaż manewrowanie w mieście wciąż jest dość problematyczne, auto ma nadal bardzo mały promień skrętu, a kamerka tym razem nie pokazuje koła zapasowego, czyli jak parkujemy tyłem, to musimy o tym pamiętać. Można łatwo nim w coś walnąć, bo jest o 15 cm dalej niż kamerka. A jakbyście chcieli coś pociągnąć, to do G63 AMG można przyczepić przyczepę o masie do 3,5 tony. Wracając jeszcze do skrzyni biegów i silnika, to skrzynia ma dość duże opóźnienie nawet w trybie sport. Ale jak już wbije bieg, to auto idzie jak głupie. A za to wspaniałe V8 podziękujmy panu Dominikowi. I ten silnik ma nawet system odłączania połowy cylindrów, co nieco wpłynęło na zużycie paliwa. Ale to i tak jest duże, nawet producent podaje, że średnie spalanie to 16 litrów. I co ciekawe, raz udało mi się zrobić 18 litrów w mieście, ale jechałem super, hiper, turbo oszczędnie. Zwykła jazda to jakieś 20-22 litry w mieście, a mocniejsza to 25-30 i więcej. W trasie nigdy nie udało mi się zejść poniżej 10 litrów, a przy 90 było właśnie prawie 11. Przy 120 jest to już 14 litrów, a przy 140 17,5. I co ciekawe, prędkościomierz dość mocno przekłamuje i 140 na liczniku to jakieś 133-134 na GPS-ie. Więc tak naprawdę dopiero 146-147 km na godzinę na liczniku daje 140 na GPS-ie, a wtedy spalanie to ponad 18,5 litra. Bak paliwa ma 100 litrów, czyli o 4 litry więcej niż poprzednik i lejemy paliwo 98, czyli cały bak paliwa kosztuje około 800 zł. Tanio. A jeszcze tańszy jest zakup, bo G63 AMG startuje od 975 tysięcy złotych, a mój egzemplarz kosztował ponad 1 000 000 zł. Tak, to pudło na kołach kosztuje bańkę, ale można też kupić diesla o mocy 286 koni za 600 tysięcy złotych albo słabszą benzynę G500, też z V8 pod maską, o mocy 421 koni za 730 tysięcy złotych. Można też kupić Mercedesa G63 AMG do kwadratu, czyli podniesioną wersję testowanego egzemplarza za bagatela 1 566 200 zł. Nie ma na rynku drugiego auta tak pełnego sprzeczności. Roboczy rodowód i podwójnie doładowane V8 pod maską, które tego kloca rozpędza do setki w 4,5 sekundy. Z jednej strony dźwięki zamykania drzwi jak w tarpanie plus wystające uszczelka oraz zawiasy, a z drugiej mamy pikowaną skórę w bagażniku i klamkę wykończoną włóknem węglowym. Na zewnątrz też samochód jest duży, a znowu w kabinie ciasny. Świetne właściwości terenowe, z blokadami niemal wszystkiego co się da, a do tego zawieszenie jest utwardzone, a pod progami ryczy V8. No i te kolorki w kabinie i logo Mercedesa na zewnątrz. Dodatkowo G63 AMG pali 20 litrów i kosztuje 1 000 000 zł. Kocham to auto i chciałbym go mieć w garażu. Nie wiem po co i nie wiem dlaczego, ale robi takie wrażenie, że chce się nim jeździć i ryczeć i jeździć i ryczeć. Cześć! Mówią, że SUVy nie oślepiają.